Witam ponownie chłopaków z kadry Śląsk, Silesia. Jesteście po dwóch dzisiejszych meczach i po dwóch wczorajszych, ale akurat do wywiadu wybrałem zawodników, którzy dzisiaj sięgnęli po MVP meczu. Wy zawsze musicie czekać, aż w pierwszej kolejności idzie Orłowski, Soliński i potem czekacie, kogo trener wybierze. Myślę, że zasłużenie, choć ja nie wiem, czy ty nie zagrałeś lepszego meczu przeciwko kadrze, teraz co grałeś pomorski niż ty wcześniejszy. Ty świetnie blokowałeś dzisiaj, walczyłeś na całego. Parę słów o tym meczu, o województwie pomorskim, bo naprawdę stawili wam dzisiaj mocne warunki, jak wam się grało. I kogo uważacie za najlepszego zawodnika w pomorskim dzisiejszym meczu? Ciężko było. No, postawili nam warunki. Najlepiej grała dziewiątka. Dziewiątka to jest Sternicki, tak? Sternicki bardzo dobrze grał, punktował troszkę w obronie też zagrał, ale zabrakło do zwycięstwa i jednej, dwóch akcji. Ten mecz jeszcze nie przypieczętował naszego zwycięstwa, bo jeśli Kujawsko-Pomorskie wygra dzisiaj i jutro wami, to możecie mieć drugie miejsce. Musicie odpocząć się, przygotować. Jak wam tutaj się podoba na tym turnieju, w ogóle organizacyjnie, żywienie, noclegi? Organizacyjnie super, tam tylko noclegi trochę mało, tam szkoda. Który mecz z tych czterech był taki najtrudniejszy? Ten co może. Pomorze, bo najwyższa stawka też była duża, bo Pomorze bez porażki. Ale popatrzcie, bo ja oglądałem też tą końcówkę, gdy Kuczera, nasz mister, nie, trafił trójkę i wyszliście na prowadzenie na 13 punktów. To tak mi się wydawało, że już tym mecz będzie wygrany. Nie? I co się stało, że oni zaczęli robić błędy, oni to robili i już było gorąco, już było niebezpiecznie. Niestety parę strat i jakieś oprócz jeden. Ja wam powiem, jesteście zorganizowaną drużyną, bo macie każdego na dobrej pozycji. Bałem się też tam dobrze przepychał z tym Zagórskim wysoko. Jak ten temu nie idzie, to ten każdy potrafi tam z tych małych wyprowadzić piłkę. Zgodnie się z tym. Tak. Nie tylko mają. No ale co, trójka nie za bardzo nam się dzieje na tym turnieju. Nie. Jeden metr na ale za co was trzeba pochwalić, nie spadacie za 5 na ulicy, chyba nikt nie spadł. Ty spadłeś, ale ty okupiłeś te 5 fały niesamowitą waleczkę w tym meczu. Bo ty żywą nie przepuścisz, nie? Jesteś jeden z lepszych blokujących w kadrze, nie może tutaj. No co, kolacyjka teraz, jeszcze pokubicujecie. Coś zwiedzacie tu w Szumowie? No jeszcze nie wiem. Ale bardzo fajna chata. Jakbyście mieli wybierać, żeby finały, jesteście rozważani, jakbyście mieli wybierać finały, wolelibyście, żeby się odbyły w Sztyrku, w Ośrodku Olimpijskim, czy w Cieszynie, w hali uniwersytetu i zakwaterowanie w jakichś hotelach poza halą. Wolelibyście, żeby bić i wszystko mieli na miejscu, chodzić w kuczkach na mecze, jak to się mówi? I oni cię nie szukać kierowców, zbiórek i tak dalej, nie? Czy wolicie na przykład hotel i dojeżdża sobie na mecz? Nie, ja szczerze, wszystko. To też by było fajnie, abyście byli zakwaterowani, ale tak się dożyło. Nie mamy daleko 2 km. Jutro mecz i po meczu od razu w drogę. Słuchajcie, jeszcze na Śląsku co się dzieje, jakieś transfery się szykują? Raczej nie. Zaskoczenie może dla was i dla wielu jest Orłowski, nie? Który jest znakomity zawodnik, tutaj naprawdę gra fenomenalnie, a nie gra w swoim roczniku. Jego decyzja rodziców, a szkoda, by mu komuś pomóc na Śląsku jakieś dłużej wydania. Na pewno nie jeden by go chciał, tutaj gra dobrze, ale mi się wydaje, że cała kadra gra dobrze. Nie ma takich aż słabszych punktów. Nawet chłopak, który jest młodszy, 2-7, też się pokazuje dobry zamiar. I myślę, że będziecie dalej w gazie, bo od turnieju w Ostrowie Wielkopolskiej nie przegraliście mecz.
Wróciliśmy z 5 zwycięstwami, tak? Tak. Teraz mamy 4 zwycięstwa, że tą pasję na razie będziecie trzymać. No i potem dobrze pracować i przygotować się do finału. Jesteście gospodarzami do finału. Zobaczymy, gdzie będzie, ale na pewno będzie na Śląsku. Pozdrawiamy wszystkich kibiców Harrisów. Oglądajcie nas jutro. Trzeba wcześniej stać, bo gramy o godzinie 9 rano. Oglądajcie TV.com. Do usłyszenia, zobaczenia. Wojciech Legiewo i pomóż mi. Jakub Cisowski, bo mi wyleciało z głowy, bo się mylę, to jest Miserski. A specjalnie dla nas filmował Bartek Wta. Dziękuję.